Jak ci babciu i dziadku wyznać mamy, że nad życie was kochamy? Mamy nadzieję, że 21 i 22 stycznia wnuczkowie nie zapomnieli o swoich babciach i dziadkach. Wszak to ich święto. Dam ci serce, które mam, a w tym sercu róży kwiat. Babciu, babciu, żyj 100 lat. Złożyli życzenia już czy jeszcze? Jeszcze nie. Jeden studiuje w Katowicach, także teraz ma sesję, więc jeszcze nie. A drugi jest w szkole wojskowej, ale na pewno będą po południu. Po Dniu Matki, Dzień Babci i Dziadka to chyba najpiękniejsze święto. Wnuki przychodzą, dawają prezenty babci, bardzo babcie kochają, a na Dzień Matki znowu synowie i córki przychodzą. Też dwa razy pani obchodzi to święto. Dwa razy obchodzę. I na Dzień Kobiet też. Gdyby dziadków nie było, to i wnuczków by nie było. No, tak. A ja nawet nieraz wnuczka jest poza granicami i potrafi dzwonić mi u dziadka i ja pytam się, skąd ty wiesz, że dzisiaj jest Dzień Dziadka? A dziadziusiu, ja mam swoje metody. Co byśmy bez tych kochanych osób wiedzieli o świecie? Kto by nam bajki czytał, zabierał na spacery, czy gotował pyszności? Kiedyś jak nas zabraknie, to będą mieli o czym opowiadać. Moja babcia to była taka dobra, tak umiała wszystko zrobić, umiała nawet zatańczyć ze mną. Także trzeba to przekazać następnemu pokoleniu. Łączy nas rodzina. To świadczy o tym, jak w domu było to wszystko wychowane. Córka, syn i to później idzie na pokolenia. Jak my wychowamy syna i córkę, tak później mamy i wnuczku. Przychodzimy nawet tutaj do nich, dlatego że oni jest dużo ich jest, oni nam ładnie śpiewają, ładnie wiersze mówią. No i tak mamy też zajęcie. Od lat to samo pytanie. Dlaczego babcie i dziadkowie bardziej kochają swoje wnuczki niż własne dzieci? Ja na przykład faktycznie bardziej kocham moje wnuki niż dzieci, bo rodzice są od wychowania dzieci, a babcie są od rozpieszczania wnuków. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowało Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki. Nie zabrakło miłych prezentów, poczęstunku, a o część artystyczną zadbali podopieczni ze świetlicy środowiskowej Pszczółki.